Czy wybiera się pan w niedzielę na wybory prezydenckie? No raczej tak. A na kogo odda pan swój głos? Na Komorowskiego. Tylko na pana Dudę, więcej na nikogo. Na Andrzeja Dudę. A dlaczego właśnie pan Andrzej Duda u pani wygrywa? Młody, wykształcony, nie popełnia ga. Dlatego, że ma dość pozytywne nastawienie do Polski. Można wiedzieć, jeśli to nie jest jakaś tajemnica, na kogo odda pan swój głos? No na pewno nie na Komorowskiego. A na kogo innego? Jeszcze 10 zostało. Tylko i wyłącznie Duda. Dlaczego pan Andrzej Duda według pana powinien zostać prezydentem? Nie, takie mam poglądy jak i on, mniej więcej zbliżone do moich, więc... No oczywiście jest tylko jeden kandydat, który może zostać prezydentem, czyli pan Korwin-Mikke. A jeszcze się zastanawiam. A który z kandydatów jest najbliżej pani przekonań? No chyba Komorowski. Komorowski. A dlaczego pan Komorowski według pani powinien zostać ponownie prezydentem? Bo jest dobry na tym stanowisku i niech tak zostanie. Sprawdził się w pewien sposób. Nigdy nie na obecnego i absolutnie. I wolałabym, żeby to się wszystko już przewróciło. Czyli jakiś bardziej radykalny kandydat, tak? To znaczy nie radykalny, tylko po prostu, żeby już ten rząd wreszcie odszedł i żeby się coś wreszcie w tym kraju zmienił. Myślę, że kandydat PO. Pan Bronisław Komorowski. A dlaczego? No myślę, że jeszcze to będzie stabilizował, bo reszta po prostu tego nie potrafi zapewnić. Na kogo pani odda swój głos? Na Kukiza. Na Pawła Kukiza. Po prostu już może zmiany trzeba jakieś. Dlaczego? No bo ma bardzo dobre swoje postulaty i po jego twarzy widać, że pracował kiedyś w życiu i jest za nami robotnikami, a nie za wyższą, że tak powiem, inteligencją, która tak nic nie robi inokradnie. Na kandydata PiSu jestem tego zwolenniczką. No oczywiście na Andrzeja Dudę. Andrzej Duda. A dlaczego pan Andrzej Duda u pani wygrywa? No jest najodpowiedniejszym kandydatem. No jest wiarygodny i myślę, że należy mu się to stanowisko. No przedstawiciela prawej strony. Oj, tych przedstawicieli teraz prawej strony jest chyba sporo. Na kogo konkretnie? No zdecydowanie pan Andrzej Duda. Ja głosuję na Dudę. Pan Andrzej Duda. Na kogo pani odda swój głos? Na pana Dudę. Duda. Duda. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach trzeba po prostu coś zmienić. No powinien, to jest prawy, dobry człowiek. I sprawiedliwy. I sprawiedliwy. Dziękuję. Który z kandydatów jest na tę chwilę najbliżej pani przekonań? Na pewno nie z czołowej dwójki. Na Palikota. O, a dlaczego na pana Janusza Palikota? Tak po prostu. No zostałbym przy tym, który jest. Nie bardzo jeszcze wiem na kogo, ponieważ nikt tak do końca mnie nie przekonuje. No mało czasu zostało, żeby się zastanowić. Mało czasu, ale myślę, że jakoś sobie poradzę. Morawski. Dlaczego obecny prezydent powinien zostać wybrany na następną kadencję według pani? Proszę, ja uważam, że w ogóle potrzebujemy jako Polacy dużo spokoju. A na kogo pan odda swój głos? Na Bronisława Komorowskiego. Dlaczego pan prezydent powinien ponownie zostać wybrany? No po prostu zasłużył na to. Darzę go ogromną sympatią. Jest osobą szalenie zasłużoną dla naszego kraju, wiadomo. A na kogo pani odda ten jedyny głos? A, proszę pana. Tego to jeszcze najstarsi górale nie wiedzą. Wydaje mi się, że wreszcie powinien być tam ktoś jakąś pewną wiedzą. To powiem panu tak szczerze, no, mam mętlik w głowie. No i co jeszcze? Kogo nie wybiorę, to będzie źle chyba.